witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Dzisiaj nagrywamy sobie pikem. Jestem aktualnie na wyjeździe, no ale jak wiecie oczywiście, IM Rio 2022, no to jest święto graczy CSGO, widzowie. Jeśli nie oglądacie Majora, no to nie nazywajcie się graczami CSGO. Generalnie oczywiście przepustka 88-50, wersja oczywiście droższa, z trzema żetonami. Żetony możemy oczywiście wymienić sobie na suweniry. No i mamy już tą naszą przypustkę do Majora w Rio. Wchodzimy sobie oczywiście w mistrzostwa, no i już tutaj możemy sobie aktywować naszą przepustkę. Mamy oczywiście na start brązowy żeton. Przez ostatnie 3 lata chyba nie udało mi się zdobyć niestety żadnego diamentowego żetonu. Musiałem się nacieszyć złotem, zobaczcie, mamy za Antwerpię złoto. Niestety za Sztokholm i za chyba Berlin. Tego co pamiętam, no ale ostatnie majory generalnie no nie poszły mi za dobrze, bo tutaj miałem, zobaczcie jak tutaj, no tutaj pech, no ja myślałem naprawdę, że Navi to wygra, no ale wtedy pamiętacie jak Face Clan było w gazie, również to nie był udany major pod względem zarobku, bo też no, niestety na tym majorze sobie pieniążków straciłem. Tu wygrał oczywiście Face, no a te ostatnie majory, no to tutaj nie wyszło coś z tego co pamiętam w fazie Legend tutaj, dokładnie, zabrakło mi jednego punkciku. Tutaj dałem G2 w sumie for fun, dobrze wiedziałem, że nawet to wygra, no ale mówię, no jak nie możemy i tak zdobyć sobie diamentu, no to pójdę YOLO. Tutaj to Navi, o którym mówiłem, no i Starladder Berlin oczywiście, gdzie tutaj również dałem sobie NC for fun, bo również tutaj niestety w fazie Legend tak samo zabrakło mi tutaj jednego punkciku, ale mam nadzieję, że ten Major, nie wiem, no to jest w sumie też losowy mocny Major, bo w sumie nie mam jakiegoś takiego kandydata mocnego, który może wygrać faktycznie tego Majora. Poszedłbym w Face Clan, ale Vitality też jest mocne. I Vitality właśnie to jest drużyna, od której sobie zaczniemy. Pierwszy oczywiście tutaj slocik zajmuje nam Vitality, który jest w gazie. Jest chyba teraz top 1 HLTV. Nie śledziłem ostatnio sceny CSGO i szczerze się zdziwiłem, jak na przykład Mouse mocno napierdziela. Gdzie w sumie to Dexter był dość długi czas hejtowany, tam chcieli go już chcę usuwać z tego składu, a odpalił jak samo Mouse, więc Mouse dajemy dalej na 3-0. Na 3-0 to jest właśnie, to jest zawsze loteria, nie? No bo zawsze ta noga się gdzieś może powinąć, nie? Dużo ludzi daje Vitality, ja dałem Vitality safe, że wyjdzie, ale na 3-0 damy sobie Cloud9. Cloud9, w które ja od długiego czasu bardzo wierzę, które mnie nie zawiodło w 2018 roku i od tego czasu ma po prostu sentyment do Cloud9, mimo że teraz tam grają gracze rosyjscy, to ja dalej w Cloud9 wierzę. Tak samo wierzę, że wyjdzie na pewno Furia, wydaje mi się bynajmniej, no bo Major w Brazylii, umówmy się, Brazylia to jest jeden z takich narodów, wiecie, najbardziej związanych z CS-em, którzy naprawdę ci są niesamowici po prostu. I wydaje mi się, że właśnie Furia, że kibice poniosą tą Furię do wyjścia na pewno z tej fazy pretendentów. Tak samo, kontrowersyjnie, ale Imperial. Wydaje mi się, że Imperial też może wyjść. Dalej, co my tu mamy? No bo tu już nam się ten krąg zawęża. OG na pewno. Wydaje mi się, że bez problemu powinni wyjść. No i mamy dwa wolne sloty i również drużyna oczywiście, która zrobi 0-3. Są dwaj główni kandydaci na 0-3, jest to IHC i Greyhound. No to są schody, bo ja mówię, kurczę, dałbym IHC, od początku miałem pika, żeby dać 0-3 IHC, potem się zastanawiałem nad tym Greyhound, czy nie dać ich faktycznie, ale zostanę przy IHC. Na pewno to się skończy tak, że będzie po prostu mecz tych dwóch drużyn o 0-3. To ostatnio też tak było, bo wtedy 0-3... czekaj, zaktualizujemy sobie, żeby... no nie mogę, dobra, chciałem wam pokazać, dobra, to potem pokażę. Było właśnie o 0-3 grało IHC z Renegades, chyba to był mecz w ostatnim majorze, tak, o ile dobrze pamiętam, i chyba 0-3 właśnie zrobiło Renegades. Ale nie jestem pewien, zaraz się upewnię, no i mówię, zostały nam dwa slociki teraz. Mamy takie drużyny jak Fnatic, ja w Fnatic nowe nie wierzę, mamy Gamer Legion z Polakiem w składzie oczywiście. No i mamy takie drużyny jak Bad News Eagles, mamy Nines, Outsiders. Outsiders to też ciekawy temat. Jest EG. Nie wiem, to już... Bad News Eagles zaskoczy drugiego majora z rzędu? Szczerze? Nie jestem pewien. Jestem pewien, ale... Outsiders wydaje mi się i... Last bet. Last pick. To damy. Gamer Legion to jest solidny pick.
to ukrywać. Ale jak tak patrzę na te drużyny, to dosłownie każdy może wyjść. Może i Evil Geniuses wyjść, które wydaje się teraz tak wraca na właściwe tory, ale... Nie jestem pewien. Dałbym chyba to Gamer Legion, wiecie? Tak mi się bynajmniej wydaje. Czy 5 pików jest tutaj do osiągnięcia? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. No tutaj takie pewniaczki by musiały wejść, jak na przykład Vitality, Mouse, Furian, to już mam 3 punkty, OG powiedzmy i jeszcze musiał tu siąść, więc nie wiem, no. Big nie wierzę tak samo. Jest jeszcze oczywiście Zero Zero Nation z panem Langen, taki jak Colzira. Nie wiem, zostawimy coś takiego chyba, wiecie. Zostawimy coś takiego, ja już akceptuję typy, robię ten pikem na ostatni moment dosłownie, bo 12 godzin zostało do meczy. Oczywiście, jak zapytać, czy coś obstawiłem, no. Oczywiście, że tak. Trochę pieniędzy poszło, więc mam nadzieję, że mecze się powiodą dobrze. Dałem na Mouse. Mouse gra z Outsiders i to jest w sumie mecz, którego się bawiam najbardziej. Tak samo jak Vitality z Imperial. Ja tutaj mimo wszystko na kuponie Imperial, bo mówię, wydaje mi się, że Brazylia, brazylijska atmosfera, brazylijscy kibice mogą faktycznie zadziałać w głowach graczy Imperial, że faktycznie mogą się postarać bardziej. Pomimo tego oczywiście, że to nie są jeszcze gierki przed publicznością, nie? To wydaje mi się, że na psychę może to zadziałać, żeby przed swoimi kibicami wygrać z Vitality, gdzie mówię, no zawsze noga powinąć się może, więc ja bym to zostawił, tak? I jeszcze teraz pokażę wam właśnie tą fazę pretendentów, tak. Renegades grało chyba z IHC o 0-3. Tak mi się wydaje, IHC wtedy mecz wygrało, pamiętam, więc daję teraz na IHC. Mam nadzieję, że IHC oczywiście tutaj nie wygra żadnego meczu, no ale to było naprawdę blisko. To było naprawdę blisko, już myślałem, że to będzie pierwszy od 3 lat pick, gdzie uda mi się zrobić diament, no ale niestety się nie udało, no bo Coface po prostu było wtedy za mocne. Mamy ten oczywiście żeton brązowy, mam nadzieję, że będzie on diamentowy, ale idziemy jeszcze tutaj na nasze przedmioty, bo są oczywiście naklejki, które... Szczerze, nie robią na mnie wrażenia, są według mnie paskudne, ale trzeba sobie oczywiście tutaj troszkę mimo wszystko otworzyć z tego. Trzeba sobie po prostu otworzyć, no ale złote naklejki już wydaje mi się, że jakkolwiek wyglądają, więc nie. 10 sobie autografów dziabniemy. Generalnie widzę, że Face Clan wróciło tutaj do starego logo. To stare logo bardzo mi się podoba, jak wydaje mi się, że w większości graczy CSGO, więc dajcie znać, co sądzicie oczywiście o nowym, starym logo Face Clan i zostawcie trading, albo nie, nie zostawiajcie tradingu w komentarzu, bo on może usunąć, no ale napiszcie jakiś komentarz, jak wy obstawiacie, kogo stawiacie na 3-0, 0-3, czym się zgadzacie i jakieś po prostu komentarze nagrodzę jakimś tam, nie wiem, albo naklejeczką jakąś, albo jakimś skinkiem, czy cokolwiek, nie? I tak to oczywiście wygląda. Dajcie oczywiście znać, komu kibicujecie, bo Polacy są jak najbardziej, jest w Gamer Legion Siuchy, z tego co pamiętam, nie jestem pewien, przepraszam, ale totalnie nie śledzę ostatnio CS-owej sceny i gdzieś chyba jeszcze ktoś jest, tak mi się... Jest na pewno ktoś, chyba 3 Polaków jest na Majorze, tak mi się wydaje. Proud Slacks, okej, niech będzie. Bardzo dużo ników, których totalnie nie znam, naprawdę, przepraszam. Ale generalnie Major bez G2, to też warto zaznaczyć, bo to też była bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo duża niespodzianka, że G2 na Majora nie jedzie i ostatecznie udała się właśnie drużyna Gamer Legion z Polakiem oczywiście w składzie, więc ciekawy Major będzie to na pewno. Jeśli miałbym strzelać na to, kto go wygra, to wydaje mi się, że Face Clan. Wydaje mi się, że Face Clan w finale może się zmierzyć na przykład z Natus Vincere i... Znaczy Natus Vincere, przepraszam, nie chciałem powiedzieć Natus Vincere, chciałem powiedzieć Vitality, tak nie wiem czemu to Natus Vincere mi się nasunęło, no ale wydaje mi się właśnie, że Vitality albo Face Clan powinno tego Majora sobie ukąsić. Więc co, tak się prezentuje mój pikem, dajcie znać, z czym się zgadzacie, z czym nie. Jest to trochę hardkorowy pikem, no bo no mamy tutaj oczywiście Cloud9 na 3-0, Cloud9 raczej pewniak do wyjścia. 0-3 bym się kłócił, ale mówię, wierzę w Cloud9, no i co, tak samo Imperial. Imperial też, YOLO pick. Dużo osób daje Fnatic, dużo osób daje Bad Disney Eagles, ale ja zostawię tak. Już nie będę zmieniał. Dzięki za oglądanie, dajcie znać oczywiście, komu kibicujecie. Polakom, jak myślicie, i co byście zmienili. Trzymajcie się i miłe!